Witam w specjalnym odcinku na kanale Makumba TV. W dzisiejszym filmie porównamy wojska Ukrainy z połączonymi wojskami Rosji i Białorusi. Dzisiaj rano rozpoczęła się wojna pomiędzy Rosją a Ukrainą. Już kilka godzin po agresji Ministerstwo Obrony Rosji oświadczyło, że infrastruktura baz lotniczych Ukrainy została unieruchomiona, a obrona lotnicza zniszczona. Tymczasem strona ukraińska zapewnia, że lotnictwo nadal odpiera ataki. Prezydent Zełenski ogłosił wprowadzenie stanu wojennego na obszarze całego kraju. Tymczasem światowi przywódcy zapowiedzieli, że Rosja surowo zapłaci za atak na Ukrainę. Josep Borrell, wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych, powiedział: to jedne z najczarniejszych chwil dla Europy od czasów zakończenia II wojny światowej. Mocarstwo atomowe zaatakowało państwo sąsiedzkie i grozi odwetem innym krajom, które mogłyby pospieszyć na jego ratunek. Jest to nie tylko pogwałcenie prawa międzynarodowego, to pogwałcenie podstawowych zasad ludzkiego współistnienia. Już kosztuje to wiele istnień ludzkich, a konsekwencje, które mamy przed nami, wciąż są nieznane. Unia Europejska odpowie w najmocniejszy sposób z możliwych. Najcięższe, najsurowsze sankcje, jakie wspólnota kiedykolwiek nałożyła. Wprowadzenie pełnych sankcji przeciw Rosji ma również ogłosić prezydent USA Joe Biden. Sankcje mają objąć największe rosyjskie banki, kontrolę eksportu wysokich technologii. Możliwe jest też wyłączenie Rosji z systemu SWIFT. Zapraszam do oglądania.
Jeśli podobają Ci się moje filmy, to zachęcam do skorzystania z opcji wspierania. A jeżeli nie możesz sobie na to pozwolić, to zostaw łapkę lub suba, jeśli jesteś nowy na kanale. Siemanko.